Witajcie w kolejnym odcinku Kamperem po południu. Ja nazywam się Karol Gnat i razem z moimi przyjaciółmi Piotrem i Karolem podróżujemy po krajach Grupy Wyszehradzkiej. W tym odcinku dojechaliśmy do Bukowca. To najstarsza miejscowość na Śląsku Cieszyńskim, której historia sięga, uwaga, XIV wieku. Jednocześnie to miejscowość najdalej wysunięta na wschód w Republice Czeskiej. Spotykamy się z naszym pierwszym bohaterem przed pomnikiem przyrody. To drzewo, które prawdopodobnie pamięta pierwszych osadników tej miejscowości. Naszym bohaterem jest Janek. Janku, dzień dobry, witaj. Witaj, Karol. Miło mi, że możemy się tu przywitać pod tym okazałym wiązem górskim. Jest naprawdę największy. I chciałbym ci jeszcze ukazać te nasze góry, byśmy widzieli Beskid Śląski w całej tej piękności jesiennej. Janku, ruszajmy w takim razie do kampera. Beskid Śląski to niezwykle urocze pasmo górskie, do którego bardzo chętnie zaglądają turyści ze środkowej Europy. A dla Janka to rodzinne strony. Nazywam się Janek Michalik. Jestem tu z Zaolzia, konkretnie z miejscowości Piosek. I jesteśmy na Bagieńcu. Bagieniec to jest taka osada, góra, z którego, jak sami widzicie, jest cudowny widok. Chodzę tu, kiedy mam radość i kiedy mi nie jest najlepiej, by zaczerpnąć inspirację, nową nadzieję. Jak mówię, jest tu cudowna łąka przyroda. Latem chodzimy tu z mamą na zioła, na dziurawiec, na świetlik. A kiedy się tu człowiek postawi, tak widzi całą tą przełęcz jabłonkowską. Wszystkie te góry, Jaworowy, Ostry, Kozubową, za Kozubową, Łysą Górę. Potem tu Wielki Połom, tam już jest granica na Szańcach, mostach ze Słowacją. I Polską. Wszystko na styku. Podobnie jak kultura, tradycja i gwara, której pielęgnowanie jest tu pokoleniowym obowiązkiem. Moja polskość budowała się w domu. Chodziłem do polskiej szkoły, gdzie uczyłem się pierwsze polskie słowa, ale tak na co dzień mówiliśmy tu po naszemu, tak jak tu wszyscy rozprawiają. Z domu Żech wyniósł zamiłowanie do naszego kraju, do naszego regionu. Mówiło się po naszemu, ale to niby po polsku, a zawsze na imprezach rodzinnych śpiewa się 100 lat na tost. Jesteśmy właściwie takimi zwykłymi Polakami, tak jak wszędzie w Polsce, tylko czcimy te tradycje naszych przodków, bo zawsze mówiono nam, że to, co nasze, to najważniejsze i potem wszystko. Kiedy byłem dzieckiem, to zawsze bawiłem się w potoku, budowaliśmy tamy, łowiłem żaby, nawet za skrońce nosiłem do domu. To nie zawsze spotkało się z fascynacją moich rodziców, ale zawsze mi na wszystko pozwalali i mogłem po prostu poznawać świat przyrody, natury. Te moje zainteresowania sprawiły to, że poznałem masę ludzi, dużo ciekawych przyjaciół na studiach z Czech, z Polski. Mam dużo przyjaciół, z którymi się dzielę swoją pasją i oni znów tą swą, że jesteśmy właściwie dla siebie takim wzbogaceniem i wymieniamy sobie nasionka, ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia. Korzystając z tej okazji, idziemy to skosztować, a sami uznacie, jak to smakuje. Będzie ciekawie. Zamiłowanie do przyrody górale z Zaolzia mają we krwi. Przekonaliśmy się o tym nieraz. Na poletku Janka nie brakuje też egzotycznych smaków. My na tych moich uprawach, tu na skosach, jak my to mówimy, właśnie trzymam tutaj nasturcję, to jest bardzo dobre zioło, tak może na chleb lub tylko tak zjadać do dekoracji. Bardzo takie jest rzeźne, ostre, smaczne. Mam tutaj też takie zwykłe jarzyny, jak jest kapusta, jarmuż, fasole. Niezwykła jest według mnie korila, zwana też aczokczon, to jest taka peruańska uprawna roślina, która ma takie ogórko, papryki i jest to bardzo fajne. Mam tu dynie, to jest taka odmiana sweet meat. One są takie specyficzne, że są takie niebiesko-zielone. I w każdym roku tutaj sadzimy ziemniaki, mamy tutaj marchewki, cebulę, dużo czosnku sadzę. No i mam tutaj też takie różne ciekawe odmiany fasoli. Chyba 15 gatunków, każdy łusk ma jakiś inny kolor. No wszyscy wiemy, że swojskie jest swojskie, bez oprysków, jest to zdrowe, jest to prosto z natury. Kiedy są udane zbiory, to możemy się tym dzielić i to mi sprawia przyjemność, kiedy się tego tela urodzi, że się aj sąsiadów podzieli.
Sąsiadami jeszcze nie jesteśmy, ale Janek nie szczędził nam ani ziół, ani roboty. Janeczku, zaprosiłeś nas na próbowanie swoich ziół, to tak. Powiedz, co nam przygotowałeś. No jest tutaj jarmuż, to taka kapusta odmiana. Znamy. To znacie, tu jest ta aczokcza, którą pewnie nie jedliście. Marchewka taka gruba, że nie damy słuchaj, tego rady. Zęby by nam wyłamało taka wielka marchewka. Ale jak widzowie ją zobaczą, to jest naprawdę prawdziwa zaoluziańska marchewka. No widać, że to jest dobra ziemia, bo te plony są naprawdę urodzajne. Potem jest tutaj fenykiel, ten jest taki fajny. Nie wiem, jedliście go kiedyś? Nie znamy. Jest słodki, bogaty w zapach, a można dawać do sałatek. Słuchaj, czy my przeżyjemy po tym? Myślę, że tak. Nic nam się nie stanie? No, wiesz co, nigdy... Czy skończymy życie na zaolziu? Nigdy nie jest nic stuprocentne, ale chyba ufacie mi, nie? Te kwiaty. No, ja to teraz to się zastanawiam. Kwiaty. Janeczku, dziękujemy ci za ten ziołowy poczęstunek. Ale wiesz, teraz czeka ci jeszcze nasza surowa, subiektywna ocena. Jesteś na nią gotowy? No dobrze. No to dawaj. W teście ziół bardzo ciekawym smakiem okazała się aczokcza, jednak moim faworytem jest ogórecznik. To jest ten smak. Nie pamiętam, kiedy miałem ostatnią okazję spróbować tylu nowych rzeczy, wiele nowych smaków, ale wygrywa aczokcza. Jej smak przypadł mi najbardziej do gustu. To, co mnie zaskoczyło, to smak jarmużu z zaolzia. Bardzo intensywny. I taki przyjemny, natomiast fenykiel dla mnie odpada. Nie mogę przejść tego smaku i zapachu i nie trafi to na pewno do mojej kuchni. Jak sami Państwo widzą, co chłop, to smak. Zioła od tysięcy lat mają różne zastosowania. Sprawdzają się w kuchni i w medycynie, jak mówią tu na Zaolziu, wszystko w jednym celu. Chłop musi być zdrowy jak rzepa, a ostry jak czosnek. Ale by być jeszcze bardziej zdrowy, to trzeba się tak lekko morsować i najlepiej zacząć już teraz na jesień i choć nie jest metr śniega, ale wystarczy, bo woda już ma 12 stopni, to pokażę wam swoją drugą pasję. Tego, szczerze, nie spodziewaliśmy się po Janku. Kąpiel w zimnym potoku to jego wademekum na wszystkie dolegliwości. Próbował nas namówić, ale jednak nie tym razem. Kąpiel w rześkiej Olzie i to na granicy, dosłownie na granicy polsko-czeskiej, jest najlepszym dowodem na to, że Jasiek, nasz bohater, to prawdziwy gorol z ułańską fantazją. Nie daliśmy się namówić na morsowanie, ale co by Państwo powiedzieli, gdybyśmy może spróbowali wzbić się w powietrze? To z naszym kolejnym bohaterem, ale zanim spotkamy się z nim, czas odrobinę odpocząć na kempingu. Najlepszą formą odpoczynku jest obcowanie z kulturą, szczególnie tą, która łączy kraje Europy Środkowej. Pod koniec listopada w Europejskiej Stolicy Kultury z 2013 roku, Koszycach, miała miejsce wyjątkowa premiera opery autorstwa Karola Szymanowskiego. Ja myślę, że takich dzieł na Słowacji powinniśmy zdecydowanie więcej prezentować, gdyż Słowacja, mimo że jest stosunkowo niedużym krajem, ale jest naszym sąsiadem przede wszystkim i tego rodzaju dzieła powinny być na pewno częściej prezentowane. Jest to dzieło, które wchodzi do repertuaru opery w Koszycach. Dlatego nam, jako Instytutowi Polskiemu w Bratysławie, działającemu na terenie całej Słowacji, zależy, żeby takie inicjatywy wspierać, aby kultura polska z najlepszymi dziełami była obecna w stałych repertuarach teatrów, filharmonii, sal koncertowych. Cały czas myślimy o planach na przyszły rok. On będzie szczególny, dlatego że będzie to 30-lecie stosunków dyplomatycznych, nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a niepodległą Słowacją. I z tej okazji oczywiście szykowane są następne projekty kulturalne, ale także różnego rodzaju seminaria, konferencje. To jest wielka radość. Ja pierwszy raz śpiewam polską operę za granicą. Oczywiście śpiewałem pieśni w Paryżu, w różnych innych miejscach, ale ciekawe jest to obserwowanie, jak ludzie reagują na tą muzykę, na słowo. Muszę powiedzieć, że wszyscy byli tutaj zachwyceni. No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Czas wrócić na kamperowy szlak.
Po dość intensywnym dniu jedziemy na spotkanie z Dariuszem, który jest wysoko postawionym urzędnikiem w czeskim Cieszynie. Liczymy na to, że spotkanie z Darkiem doda nam skrzydeł i to dosłownie. Historia Darka pokazuje, że dla chcącego nic trudnego. Udało mu się spełnić marzenie z dzieciństwa, o którym opowie za chwilę. Najpierw poznajcie naszego bohatera. Nazywam się Dariusz Cymerys. Urodziłem się w 87 roku w Trzyńcu na Zaolziu. Szkołę średnią absolwowałem w czeskim Cieszynie, Gimnazjum Polskie, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego. Następnie studia na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Najpierw licencjat, później studia magisterskie. I od 4 lat mniej więcej jestem prezesem zarządu czesko-cieszyńskiej spółki ciepłowniczej. W międzyczasie jeszcze też studiowałem w Polsce MBA na Politechnice Krakowskiej. Powiedziałbym, że jest wiele osób, które pracują na wysokich stanowiskach i mają pochodzenie polskie, więc nie czuję się tutaj jakoś w jakiś sposób bardzo wyjątkowy, chociaż faktem jest, że jednak nie jest już dzisiaj ilość Polaków na Zaolziu tak wysoka, żeby to było zjawisko zupełnie powszechne. Pomimo, że nasza spółka działa bardzo lokalnie, tylko w ramach jednego miasta, to tutaj sytuacja globalna bardzo na nas wpływa. Kryzys energetyczny, który teraz przeżywamy, jest tym, co bardzo nas wszystkich boli i co podnosi niesamowicie inflację, więc kwestia rozwiązania tego problemu jest ogromnym wyzwaniem i celem dla całej Unii Europejskiej, ale również dla krajów Europy Środkowej. I tutaj trzeba bardzo docenić te starania, które nie tylko Unia Europejska czyni, ale również te kraje poszczególne oraz w ramach współpracy w Europie Środkowej. Miejmy nadzieję, że energia będzie dostępna w takiej cenie, żebyśmy mogli sobie na nią pozwolić. Sprawa wspólnej polityki energetycznej była niedawno tematem spotkania prezydentów państw Wyszehradzkiej Czwórki w Bratysławie. Szczegóły i ustalenia szczytu V4 po zeskanowaniu kodu QR. A teraz czas wzbić się w powietrze. Jestem od 2 lat instruktorem właśnie na samolotach ultralekkich. To się zaczęło w dzieciństwie wszystko. Już jako małe dziecko miałem takie sny, że latam po prostu i że unoszę się w powietrzu. Myślę, że sporo osób ma takie sny, ale ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest coś, co chciałbym zrealizować, co nie powinno zostać tylko na płaszczyźnie snów. Zacząłem latać na szybowcach. Bardzo mnie to wciągnęło, bardzo mnie to bawiło. Po kilku kolejnych miesiącach zacząłem latać na samolotach ultralekkich, bo teraz właśnie stoję przy samolocie ultralekkim. I oprócz tego jeszcze polatałem nieco na paralotniach, choć niewiele. A ta pasja, w zasadzie ją pogłębiałem. Bardzo mnie też wciągnęła technika lotnicza jako taka, czyli to jest też taka kolejna pasja, nie tylko samo latanie, ale też lotnictwo od strony technicznej. Bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. Jestem szalenie podekscytowany tym, co się za chwilę wydarzy. Chłopaki już czekają, gotowi są do nagrywania. Darek zaraz przyjdzie, wspijamy się w powietrze. Parówkę to wtedy wy startujecie, ja startuję razem z wami, okej? Dobra, pasuje, to my tam podjeżdżamy na start. Słuchaj, przede wszystkim to podstawowa sprawa. Czy to jest bezpieczne dla mnie? Oczywiście, jak najbardziej. Transport lotniczy jest znacznie bezpieczniejszy niż transport samochodowy. Naprawdę? Możesz być zupełnie spokojny. Kamperem też jeździmy bezpiecznie, ale powiem ci, że w tym programie pierwszy raz będę miał przyjemność latać. To był odcinek pełen przygód. Możliwość wzbicia się w powietrze z Darkiem dała mi mnóstwo satysfakcji i do teraz czuję jeszcze dreszczyk emocji. Jeżeli chcecie śledzić nasze kolejne przygody, oglądajcie Kamperem po południu w TVP Polonia. Jesteśmy także na VOD TVP.pl. Do zobaczenia.